Jeden, dwa, trzy. Iść do tego domku. Dryn, dryn. Dzień dobry, pani Klaro. Zobaczcie, co ja teraz wykombinowałam. Cześć, ja przygotowałam niespodziankę dla Klary. Ona już ją widziała, więc teraz zobaczycie ją. Pokażę wam teraz, gdzie mieszka Klara. Puk, puk, czy ja mogę wejść? Dzień dobry! Dzień dobry, Klarciu! Nie, dzień dobry! Ale też sobie siedzi, wiecie co? I ona nawet ma dwa wyjścia. Bo jeszcze tu może wyjść, akurat teraz się obróciła pupką. O, ale przed chwilą wychodziła, a po prostu wchodziła i wychodziła z tego domku. Nie? Super, nie? No, o, Klaruniu, jeszcze ci jeden przysmaczek został. Folia. O, Klarcia, jednego, jeszcze jeden przysmak został ci do zjedzenia. Klarcia, proszę, jeszcze w domku masz jednego przysmaczka. Jak ci się podoba twój nowy domek? Aha. No, ale zobacz, bo ty szukasz przysmaczka. Przysmaczek w domku jest. Nie zjadłaś go jeszcze. Jak Klaruniu ci się podoba? Zobacz, można zamknąć drzwiczki? Nie ma Klaruni, gdzie ona jest? Halo, halo, halo. Widzę cię, widzę cię. Dzień dobry. Chodźcie, zapukamy, czy możemy wejść? Klarcia teraz je w swoim nowym domu, nie? Klarka. Jak można ją podglądać, nie? Idź do tego domku. Dryn, dryn. Dzień dobry, pani Klaro. Halo, halo, gdzie ty jesteś? A zobaczcie, gdzie ona jest, bo ona jeszcze tu ma okienko. Zobaczcie, jak ona podglądniemy ją. Co nie? Dzień dobry, Klarciu. No i coś w kraści, bo nie łapało. Patrz na ptaszki, co? Klara, lubisz ptaszki? Dzień dobry. Klara obwąchuje wszystko. Klarka, zobaczy, co ona tu ma. Klaruniu. Dzień dobry, oprowadzisz nas? Oprowadzisz nas? Tak, tutaj Klarcia ma dywanik. Sama rysowała troszkę, pomagała. Nie, tutaj sama rysowała. Klara te serca rysowała, tak? Troszkę ciasny ten domek. Zrobiony przeze mnie, powiem wam. Ale na początku byśmy zrobić epekę na mojej mamie, że Klara się schowa w tym domku. Nie? Mama moja będzie jej szukać, a ona będzie tutaj w tym domku. W tym kartoniku, nie? A sobie pomyślałam, że zrobimy domek. No, no i taki domek wyszedł. Myślę, że jak będziemy mieli więcej kartonów, to na pewno tutaj postaram się, żeby to tutaj na pewno dokleimy drugą część, że do tego kartonu domocujemy drugi karton z dziurką. Klarcia, chcesz wyjść? Chcesz wyjść? To tutaj wychodź. No proszę, tutaj wychodź. Jak chcesz wyjść. No, chodźcie sobie tutaj pospaceruję. O, widzicie? Nie myślcie sobie, że ona jest w ryzyku, nie? Bo... Nie myślcie, że Klara jest w niebezpieczeństwie, bo oczywiście ona zawsze jest w szelkach, nie? Tylko ja też tutaj jestem i ją pilnuję. I no wiecie, to ona na poręcz nie skoczy, bo to na pewno nie. Ona tak bez potrzeby nie zrobi na pewno. No i nawet raz, jak ona była tutaj na tej poręczy, jak ona była na poręczy, to my powiedzieliśmy jej zejść i normalnie powiem wam, że zeszła. Nie, no więc jest ona pod kontrolą moją, więc spokojnie. Lecę już zapisać Klarę, bo już założyłam śledzki, bo teraz będę dłużej opowiadać. Znaczy, no nie, że będę opowiadać, tylko będę wam pokazywać i powiem wam plan, jaki chcę zrobić. Okej? Okay. W tym miejscu. Bo jak widzicie, mówię tak cichutko, bo jak widzę, tutaj ma ten domek, nie? I on jest teraz za wolnymi rzeczami, a ja chcę właśnie go połączyć, tą budę, żeby ona stąd przychodziła tam. Nie, no więc dobra. Ale najpierw wam pokażę rundur, co jest w tym domku Klary. Tak, ona, ja tak jak mówię, ona tutaj ma swój
tortik, ciasteczka. No dalej tak coś. Krzesełka, tam jest ubikacja, wadda, umywalka. Na drugiej stronie, nie wiem czy tutaj widzicie, jest taka piłeczka, tam. A po tej stronie, to po tej stronie, jest taki balkon, bo Klara sobie sama tutaj, sobie po prostu to wygięła, nie? A tu nie wiem czy widzicie, ale tam jest kuchenka, chyba wprost. Dobra, realizuję swój plan. Chcę go zrobić więcej jakoś tutaj. Dobra, spróbuję go jakoś zrealizować. I tu się te słoiczki odsunąć. O, kamyczek sobie znalazłam w nerówku na zielonej szkole. Mam popisane na ręce, jak to robiłam. To było wycinane nożem przez moją mamę. Zobaczcie, co jej teraz wykombinowałam. Zobaczcie, teraz to jest po prostu raj! Klara może sobie wyjść tutaj, gdy jest jej zimno, wchodzi tu po drabince albo skacze. O, i tutaj można zamknąć albo nie. No myślę, że raczej zamykać to nie będziemy w domku, bo ona może sobie też tu wyjść. O, a tu jest jej taki jakby malutki, tylko muszę koleskę położyć tutaj. I ma swój taki mini o tarasik tutaj. Możesz sobie tutaj wyjść. Ja się w ogóle nie patrzę, bo jeszcze nie widziała w ogóle. Znaczy, ja proszę się odwrócić i zobaczyć, co jest tam. Królewna moja, Śniżka. Zobacz sobie, nie bój się. Zobacz, Śnieżynko. Co to jest? Zobacz, ona tego w ogóle nie widzi. No. A teraz to się tak reprezentuje. No super, idę zjeść obiadek. A ty się tutaj baw. Dzień dobry pani Klarciu, czy ja mogę wejść? O, dzień dobry. Dzień dobry, a ja tutaj jestem. Klara, zobaczcie, ma takie okienko. Dzień dobry, tutaj. Jest wyjście z naszego domku. O. Tutaj i tutaj. A? Ja, Klarciu. Podoba się, ale jest zimno. Jak Klarisek? Klarisek, bo mi właśnie chodzi o to, żeby nie robić nic jej na siłę. Tylko niech ona sobie sama. Zobacz, mama, jak się usadowiła. Lecia, popatrz na balkon. To mamy chyba taką dziurę. Puk, puk. Drzwi nie będziemy, myślę, że zamykać. Din, 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 din. Dzień dobry. Dobry, słoneczko. Chcesz sobie pospać? A to co to? Klara, tak nie rób. Ja mogę cię podsadzić, chodź. Idę ją podsadzić, bo nie wiem co ona wydziwi. Nie wiem co ona wydziwi. Klara bardzo często właśnie chce zobaczyć ptaki. No i trzeba ją wziąć na ręce, nie? I dasz ci te kilo szczęścia. Kilogramy szczęścia. Nie? Już mamy? Marami. Działa, tak? Dzisiaj jest dzień nauczyciela i dzień ucznia. Nie? My nagrywamy to drugiego dnia.
Ta proszę. Pani Andrzej, chyba to pomogło, zobaczcie. Ale masz teraz fajnie, nie? Musisz sobie patrzeć. Przecież czuję, że teraz jej się to jeszcze bardziej podoba. Ale, ale zobacz, tu masz okienko i przez nie, zobacz, no wyjrzyj tutaj, wyjrzysz tutaj. Jesteś tutaj? To wyjrzyj przez tamte okienko, to zobaczysz. Ptaszki. Nie wyjrzała. Nie, jak Klarcia? Zrobiła mi tak, że jeszcze lampeczki do środka włożyłam i świecą. To jest taki efekt, którego nie ma, ale jak Klara często wieczorami lubi sobie wchodzić, to będzie miała jasień, nie? Darunie? Masz jak wrażenia? Jak? Użyłam starych lampek, to są strasznie poniszczone. Na dworze ją. A ich użyłam, nie? Trzeba się tam położyć. Nie no, wiecie co się stało? Nie no, wiecie co się stało? Ona pierwszy raz weszła sama. Pierwszy raz, bo wcześniej to ja ją... O, tak ją tutaj podsadzałam, dawałam jej łapki tutaj i ona tak wskakiwała. A teraz pierwszy raz weszła sama. O. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Szukam. Gdzie jest Klarcia? Gdzie ona jest? Pod stołem jej nie ma. Się dobrze ukryła. A może w kocu? Nie ma jej. A może pod łóżkiem? Nie ma jej. Nie, ona może być. A. Tutaj. Skrzyczniku! Dzień dobry, jak ty tu weszłaś? Co? Jak ty tu weszłaś? Chyba ty wyjść nie możesz. Jak ty tu weszłaś? A się schowaj, szukaj mnie, nie? O, a tutaj Stiku. Nasz pyk, Stik. Może pokażesz Klarcie swoje umiejętności, co... Pyk i pyk. Stiku. Stickers i Klara już się z wami żegnają. Ja już również się z wami żegnam i do następnego filmu. Pa, pa! Bu! Bu! Do następnego filmu! Bu! A co to za straszenie widzów? Spać nie będą mogli! Pa, pa!